Zastanówmy się razem, ile to będzie 7 dodać 6. Zróbmy to dodawanie na przykładzie. Masz 7 czerwonych jabłek i 6 zielonych jabłek. Ile masz razem sztuk jabłek? Policzmy. Wkleję 7 czerwonych jabłek. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme. Mam 7 czerwonych jabłek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czerwonych jabłek. Teraz dodam 6 zielonych jabłek. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Mam 6 zielonych jabłek. Policzmy razem, ile mamy tych jabłek. Tutaj miałam 7 czerwonych. Liczę dalej. 7 czerwonych. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wygląda na to, że mamy 13 sztuk tych pysznych jabłek. Zapiszę 13. Zobacz. Miałam 7 czerwonych jabłek, dodałam do nich w tym rzędzie 3 jabłka, czyli razem w tym pierwszym rzędzie mam ile jabłek? Mam 10 jabłek, zobacz. Tutaj w tym pierwszym rzędzie mam 10 jabłek. Mam 10 jabłek. Potem dodałam jeszcze 3 jabłka. I tutaj były 3 jabłka. Czyli miałam 10 jabłek, a tu miałam 3 jabłka. Doszliśmy do tego, co tak naprawdę oznacza liczba 13. 3 znajduje się na miejscu jedności. Poprawię na kolor fioletowy. To jest trójka, która jest na miejscu jedności. Mamy 3 jedności, 3 pojedyncze jabłka. Jedynka znajduje się na miejscu dziesiątek. Jest to jedna dziesiątka i faktycznie zgadza się, mamy 10 jabłek, czyli jedną dziesiątkę jabłek. Dodaliśmy sprytnie. Najpierw mieliśmy 7 jabłek, dopełniliśmy do dziesiątki 3 jabłkami i zostały nam jeszcze 3 jabłka. Zatem razem mamy 13 jabłek. Pokażę Ci jeszcze, jak można to zrobić na osi liczbowej. Narysuję oś liczbową, zwrot, zaznaczę liczbę 7, zaczniemy od 7. Będzie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i tak dalej mogę zaznaczać. W porządku. Mieliśmy na początku 7 czerwonych jabłek, czyli startujemy z liczby 7. Mieliśmy 7 czerwonych jabłek. I teraz do 7 czerwonych jabłek dodajemy 6 zielonych jabłek. Czyli robimy 6 skoków na osi liczbowej. Liczcie razem ze mną. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Świetnie. Na jakiej liczbie wylądowaliśmy? Macie rację. Na liczbie 13. Znów dostaliśmy 13, zatem 7 dodać 6 równa się 13. Wiecie teraz, jak zrobić to na dwa różne sposoby.